bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Świąteczna atmosfera i powstaje świąteczny teledysk. Tak, dzisiaj kręcimy teledysk do utworu coverowego tak naprawdę, Jingle Bells. Wpadłem na ten pomysł, bo zawsze marzyłem, żeby muzycznie właśnie zadziałać w ten sposób i na święta zagrać coś świątecznego. No i udało mi się zebrać ekipę wspaniałych muzyków, także wokalistki, no i zagraliśmy ten utwór wspólnie. Utwór został nagrany w studio, teledysk powstaje tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Tak, weszliśmy do studia, udało się zagrać naprawdę bardzo fajnie w studiu, a realizatorem był Dominik Grec, który nam wszystko miksuje i tak dalej, więc myślę, że naprawdę utwór jest z najwyższej półki. Dlaczego takie było marzenie? Czy to rzeczywiście jest tak, że no każdy artysta powinien mieć na swoim koncie jakąś piosenkę świąteczną? To znaczy nie mi oceniać, czy każdy artysta powinien mieć, ale myślę, że wielu artystów marzy o tym, żeby... No święta to jednak jest taki magiczny czas, kiedy właśnie takie utwory wszędzie słyszymy, czy w marketach, w sklepach, w domu, czy przy Wigilii, czy podczas świąt i tak dalej. Ten okres przedświąteczny jest naprawdę wspaniały, więc no, wpadłem na ten pomysł, no i po prostu realizuję swoje marzenie i cieszę się, że z tak wspaniałymi ludźmi udaje mi się właśnie realizować jedno z tych marzeń. Ten rok był dla Ciebie szczególny, bo występ na antenie też ogólnopolskiej, Voice of Poland. Czy to dodało troszkę skrzydeł do tego, żeby właśnie stwierdzić, że można sięgać po to, czego się chce? Tak, na pewno ten rok był dla mnie wyjątkowy, już się kończy, ale będę go wspominał bardzo dobrze, bo tak naprawdę w tym roku wszystko zaczęło nabierać rozpędu. Najpierw początkiem roku udało mi się z zespołem wystąpić w jednym z programów muzycznych i odcinek był poświęcony naszej twórczości. Później w wakacje udało się wystąpić w The Voice of Poland, gdzie także transmisja mojego występu była w telewizji, więc myślę, że to wszystko się rozpędza, nabiera kształtów, kolorów. No i teraz kolejny projekt, a przede mną jeszcze wiele ciekawych projektów pojawia się na horyzoncie. Dużo jest tych piosenek świątecznych. Trudno było wybrać tą jedną, którą się zaśpiewa? Tak, bardzo, bardzo trudno. Na początku myślałem o Ericu Claptonie, który jest, nie powiem, moim takim idolem, aczkolwiek najbardziej świąteczną i odpowiednią piosenką na ten czas świąteczny wydaje mi się właśnie aranżacji pochodzącej tak naprawdę z utworu Franka Sinatry, Jingle Bells, więc wybór był ciężki, ale postawiłem właśnie na ten utwór. Gdzie będzie można zobaczyć ten teledysk? Premiera będzie sobota, dzień przed Wigilią. Będzie można go zobaczyć w internecie, na moich profilach społecznościowych. Myślę, że na pewno też będzie na YouTubie. No i zapraszam do udostępniania, oglądania i słuchania. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Oh,